Cześć, tu pan Bartek ze Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o paru kwestiach związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To jest bardzo ważna rzecz. Wiele osób tego nie rozumie, nie do końca wie, o co w tym wszystkim chodzi. Ale zwłaszcza w takiej Wieliczce, która szybko się rozwija, te wszystkie zmiany planu zagospodarowania powinny być bardzo szczegółowo analizowane, tak bym powiedział, i powinni się wszyscy przyglądać temu, co gmina planuje zmienić w ich okolicy, bo później są takie niespodzianki, że jest jakaś łąka, ktoś sobie myśli, ale fajnie, jest łąka, jest zielono, a nagle się okazuje, że tam zaczyna się budowa jakiegoś biurowca, bloku i tak dalej, prawda? I to już na tym etapie zmian w planu zagospodarowania jest jakby decyzja o przeznaczeniu tego terenu. Jeżeli tam już przyjedzie jakaś kopara, zacznie kopać i murować te mury, to wtedy już to już jest po frytkach i to nie ma prawa już tego zatrzymać. Także to, co jest w naszej okolicy, co gdzie może być zbudowane, jest właśnie na etapie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a tak naprawdę jeszcze wcześniej na etapie studium uwarunkowań i kierunków zmian, to tak się to nazywa, które też w takim bardziej ogólnym zarysie przeznacza tereny pod określone zabudowy albo tereny zielone i tak dalej. No i w zeszłym tygodniu rozpoczęto procedurę, tak jakby dwie procedury. Jedno dotyczące miasta Wieliczka w czterech lokalizacjach, jedną procedurę dotyczących Węgrzyc Wielkich. I tak teraz pokrótce o tych procedurach zmian powiem w mieście. Tam są cztery tereny. I wszystkie są jakby, dotyczą jakby terenów mieszkaniowo-usługowych, tak powiedzmy, to w skrócie. No i największa chyba zmiana, może nie największa, ale najciekawsza, no to jest taka, no, że przy ulicy Grodgera, za budynkiem 4F, naprzeciwko, po drugiej stronie tej pierwszej obwodnicy, naprzeciwko Herca, tam jest taka duża działka hektarowa i ona już jest jakby przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną, czyli pod bloki. To się oznaczenie jest MW, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, chyba tak to się nazywa. No i tam jeszcze ten teren został objęty zmianami. To jest własność już spółki, jakiejś przedsiębiorcy, jak to pan burmistrz mówi, bo pan burmistrz deweloper nazywa przedsiębiorcami, no ale to jest deweloper, nie wiem który, który będzie tam coś chciał pewnie inwestować. No i teraz jest ta procedura zmiany, nie wiadomo dlaczego, bo w sumie można już tam budować. Być może mówi się o jakichś zmianach infrastruktury komunikacyjnej, czyli być może będą chcieli gdzieś tam jakieś drogi, które są narysowane, albo linie, pas drogowy gdzieś jakoś zlikwidować na przykład, żeby mieć więcej terenów pod zabudowę. No bo to jest też to, co jest ważne w uchwalaniu tego miejscowego planu zagospodarowania, że oprócz tego przeznaczenia, czy tu ma być zieleń, czy blok, czy dom, czy biurowiec, to ważne są te wszystkie parametry, które się tam uchwala, czyli wskaźniki intensywności zabudowy, ilość miejsc postojowych, czy wymagany teren powierzchni biologicznie czynnej, bo przykładowo w strefie gospodarczej, na działkach przemysłowo-usługowych wymagane jest tylko 20% terenu biologicznie czynnego, czyli resztę można zainwestować, a na przykład na południu gminy, na terenach mieszkaniowych aż 70% musi pozostać biologicznie czynne. Czyli można sobie zbudować, mamy działkę budowlaną, ale tylko w 30% możemy ją zabudować, tak de facto zainwestować, bo do tego wchodzą też drogi, chodniki, jakaś tam kostka brukowa. No i to ma wartość, to ma przełożenie na wartość nieruchomości, bo im więcej możemy zainwestować, tym mamy większą powierzchnię użytkową i no i większą wartość jakby tego budynku przynajmniej, prawda? I dlatego te ceny też na północy gminy działek przemysłowych czy mieszkaniowych, bo tutaj też na północy gminy, na przykład jeżeli są działki zabudowy wielorodzinnej, czyli pod bloki, to tam tylko 40% musi być powierzchni biologicznie czynnej. No i te działki mają większą wartość między innymi dlatego, że w większym stopniu można je zabudować, co ma też negatywne konsekwencje, no,
na przykład jeśli chodzi o odprowadzanie wód opadowych, prawda? No bo nie ma to gdzie wsiąkać, jak się wszystko zabetonuje, to to spływa do rzek. No i tutaj też trzeba powiedzieć od razu, o tym, nie można o tym nie wspomnieć, że w ostatnich latach odrolniono ogromne obszary pod zabudowę, a te rzeczki, które były, są nadal tymi rzeczkami. No i teraz płynie ta Serafa przez Wieliczkę, tak płynęła od dawien dawna, przez jakiś przedwojenny przepust, który się wali. No i teraz, jeżeli jest ulewa i ta cała woda z Krzyszkowic spływa do tego strumyczka, jeszcze nie dba się o te rzeki, że tam jakieś gałęzie, śmieci, przepust się zatyka, robi się tam tama, no i wylewa, no i zalewa domy. Nie dba się o infrastrukturę, ten cały plan zagospodarowania przestrzennego Wieliczki jest robiony pod zyski deweloperów, nie pod bezpieczeństwo, nie pod ład przestrzenny, tylko pod to, żeby można było sprzedawać, handlować działkami. Taka jest moja opinia, a wierzcie mi, śledzę ten temat dogłębnie i tak jak mówię, no nie pomyślano o zbiornikach retencyjnych w Wieliczce, dlatego mam coraz większy problem z zalewaniem terenu. Zresztą wszyscy to chyba widzą, ile się tutaj buduje. Dalej idąc dalej, no mamy te cztery zmiany w mieście, nie będę już o nich mówił, warto, żeby sobie każdy prześledził, bo to są różne rejony miasta, no a chciałem się skupić na drugiej procedurze dotyczącą Węgrzyc Wielkich i strefy gospodarczej Węgrzyc Wielkich, to jest obszar D. No i tutaj no to też są takie dziwne zmiany, bo ogromny obszar kilku hektarów został objęty zmianą, gdzie niektóre działki są rolne, niektóre są przemysłowe, chociaż te rolne w sumie w studium są też przemysłowe, więc można było je odrolnić. Ale objęto tą zmianą tylko część działek rolnych, więc tutaj ktoś, jednemu objęto tą zmianą, jednemu właścicielowi działki rolnej objęto zmianą, a innemu już nie. No więc tu jeden przekształci działkę na przemysłową i zyska na tym dziesięciokrotnie, bo działka, nie wiem, z 3000, bo pewnie rolne po tyle chodzą, może 5, będzie warta 20-30 tysięcy, a inny już tej zmiany nie będzie miał, no więc to jest takie nieprzejrzyste. No i... Ale też do czego zmierzam? Do tego, że najprawdopodobniej te zmiany właśnie w Węgrzycach Wielkich są na wniosek dewelopera 7R, który tam... ja tego nie wiem, bo nie mam takich informacji, ale dlaczego to dedukuję? Bo deweloper spółka 7R za pośrednictwem innej swojej spółki zależnej Kalisto starała się w tym rejonie o wydanie decyzji środowiskowej o decyzji środowiskowej dla inwestycji, budowy tam jakichś biurowców i zakładów, coś tam jest mowa między innymi o jakiejś lakierni, no ale to ma być bardzo duża inwestycja, no i prawdopodobnie no, deweloper chce tam sobie tak zaplanować tą inwestycję, żeby plan zagospodarowania go nie blokował, tylko żeby miał swobodę, no i tutaj podejrzewam, że dlatego są te zmiany, no i pewnie te zmiany będą, będzie się w tym celu jest przeprowadzana ta procedura, żeby dostosować ją do wymagań dewelopera. No i teraz co ciekawe tutaj jest, nie, że ten deweloper 7R, to on sponsoruje na przykład spółkę, nie spółkę, tylko klub Solna, gdzie działaczem, czy tam prezesem jest radny miejski, pan Piotr Ptak, który był wcześniej pełnomocnikiem burmistrza Artura Kozioła i teraz jest radnym jakby wybranym z komitetu Artura Kozioła. No i też trzeba wiedzieć, że te procedury zmian planów zagospodarowania no są drogie. Taka jedna procedura kosztuje, tak jak powiedział pan dyrektor, 30 tysięcy netto, 37 tysięcy brutto. Jedna procedura zmiany planu zagospodarowania. No więc my, jako gmina, będziemy teraz ponosić koszty zmian planu zagospodarowania, żeby deweloper sobie mógł tam zoptymalizować swoje inwestycje, żeby było jak najwięcej warte, prawda? No i czy to jest złe? No trudno powiedzieć. Na pewno jest deweloper na tym zarobi i pewnie się też jakoś tam będzie odwdzięczał. Gmina pewnie też w długim czasie na tym skorzysta, bo jeżeli ten teren będzie zagospodarowany, to będą jakieś tam podatki wpływać, będą miejsca pracy. Gmina ma też tam swoje działki, no więc jeżeli je sprzeda, to zyska coś. To są działki, które są tam teraz rolne.
Natomiast jest to robione w sposób taki nieprzejrzysty, nie mówi się wprost o tym, co to ma tym być robione, tylko jakaś taka ściema, że tam układ komunikacyjny będziemy w tej strefie zmieniać. No to jak się układ komunikacyjny zmienia, to po co tam jakieś działki rolne tą zmianą obejmować, nie? No, jeżeli obejmujemy jakąś działkę rolną zmianą, to pewnie w takim celu, no właśnie nie wiemy w jakim celu w ogóle. A najlepsze w tym wszystkim jest to, słuchajcie, do czego teraz zmierzam, że burmistrz zgodnie z prawem powinien dokonać analiz zasadności tych zmian planu zagospodarowania. No i teraz się okazało, że tutaj burmistrz zrobił takie analizy i on je zrobił ustnie. Czyli nikt tak naprawdę nie wie, o co tam chodzi, co tam ma być robione. To jest ustnie przeanalizowane, ale dokumentów żadnych na to nie ma. Nie wiemy, jakie tam mają być zmiany robione, ale zostały uchwalone. No też moim zdaniem tutaj radni powinni to zatrzymać i powiedzieć, my chcemy jasno kawa na ławę, a nie jakieś takie kurde podchody, że najpierw uchwalimy, a później my wam te analizy wyślemy, jak one już będą spisane, bo na razie ich nie ma spisanych. No, to rodzi kontrowersje i później niech się pan burmistrz nie dziwi, że ludzie mówią, że on jest na łańcuszku deweloperów, bo to wszystko na to wskazuje, takie właśnie działania. Dlaczego nie ma jakiejś prezentacji zrobionej, pokazanej mapki? Tyle filmików pan burmistrz publikuje i gmina publikują. Dlaczego nie opublikujecie, nie pokażecie, nie wytłumaczycie mieszkańcom, które rejony będą zmieniane na profilu miasta i gminy Wieliczka i tych innych gminnych profilach? Co będzie gdzie zmieniane, w jakim celu, na czyj wniosek? Na przykład. Ja nie mówię, czy to konkretna osoba fizyczna, ale czy to jest deweloper, czy to są osoby fizyczne, jaki my będziemy mieli z tego jako gmina. Dlaczego się w ogóle o procedurach planowania, planu zagospodarowania przestrzennego nie mówi otwarcie i się tego nie nagłaśnia, tylko się to robi po cichu. Tak w 2016 roku uchwalono obszar D, gdzie, obszar B, gdzie wciśnięto w wioski ogromne obszary pod zabudowę wielorodzinną, czyli pod bloki. Po cichu. Wszyscy myśleli tutaj, co to będzie Dni Młodzieży 2016 rok, a tu po cichu się chwaliło plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie pięciopiętrowe bloki mogą powstać z jednym miejscem postojowym. No i to jest też ważne. My od już prawie 3 lat, od 2019 roku, 2019 roku staramy się o to, żeby ograniczyć tą budowę, zabudowę wielorodzinną, zabudowę blokową, zwłaszcza na terenach wiejskich tutaj na północy gminy Wieliczka, czyli Czarnachowice, Śledziejowice, Strumiany, Zabawa, bo tutaj są wciśnięte tereny pod pięciopiętrowe bloki z jednym miejscem postojowym. Chodzi nam przynajmniej o to, żeby zwiększyć ilość miejsc postojowych, bo jeżeli jest więcej miejsc postojowych, to też ta zabudowa nie może być tak intensywna, jak to może być obecnie. No i też trzeba wiedzieć, że to takie odrealnianie terenów i zagospodarowanie, zabudowywanie terenów powinno iść w parze z rozbudową infrastruktury. A jak jest z tą infrastrukturą? No, jeżeli chodzi o drogi, chodniki, no to jest dramat. Jeżeli chodzi o wodociągi, no to wiemy, że tej wody w lecie brakuje. I teraz ma być inwestycja prowadzona w Węgrzcach Wielkich, rozbudowy sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody. No ale jak się okazuje, na tym teraz burmistrz chce oszczędzać, bo wyszło za drogo. Czyli będzie ograniczona, ten projekt rozbudowy sieci i stacji będzie ograniczony, bo na to nie ma pieniędzy. Jest masę pieniędzy na pierdoły, na rozbudowy przechodni, o którą nikt tam nie zabiegał, ale tu rozbudowujemy strefę gospodarczą, pozwalamy na budowę bloków, a jeśli chodzi o rozwój infrastruktury wodociągowej, no to będziemy teraz musieli oszczędzać, bo na to akurat nie ma pieniędzy, prawda? No to czy to jest rozsądne? A druga sprawa z wodami opadowymi. No przecież te rzeczki, które były 100 lat temu, to one są dalej tymi rzeczkami, które były 100 lat temu. No w ogóle nie przemyślano nie myśli się o kwestiach odprowadzania wód opadowych. Całe Krzyszkowice zostały zabudowane, zabetonowane, a ta rzeczka Serafa, biedna, taka jaka była, taka jest jeszcze bardziej zaniedbana. A co więcej, zaniedbane są też przepusty i mosty. Most pod Krakowską, który w obecnym czasie powinien zostać pilnie wyremontowany, bo tam nadzór budowlany powiedział, że do 23 maja ma być wyremontowany przepust pod Krakowską, bo on tam grozi zawaleniem. W ogóle jest za mały.
za mały. No i więc rzeka jaka była, jaka, ta serafa jaka była, taka jest wąska, nie zbiera, nie ma tej przepustowości, która teraz po oddaniu tych wszystkich bloków, a w tym roku, teraz w obecnym czasie powstało ogromne osiedle Murapolu w Krzyszkowicach, gdzie ta woda podczas ulew będzie spływać, no gdzie ma spłynąć? No musi spłynąć finalnie do tej rzeczki. No i jeśli nie dba się o infrastrukturę, jeśli się nie dba o te mosty, no to ten most, ten przepust pod Krakowską będzie się zatykał, będzie tam się robiła tama, no i niewykluczone, że znowu będzie ludzi i miasto będą zalewane. No i to tyle.